Napoleon Bonaparte, po tym jak został ostatecznie już obalony przez koalicję antyfrancuską po bitwie pod Waterloo w 1815 roku, został uwięziony na wyspie Świętej Heleny. Żył tam jeszcze 6 lat. Zmarł w roku 1821. Są liczne spekulacje na temat tego, co było przyczyną jego śmierci. Oczywiście te spekulacje najczęściej wskazują na Anglików i że oni mu w tej śmierci dopomogli. Wiele jednak wskazuje na to, że zmarł z przyczyn naturalnych, być może na raka żołądka. Na wyspie Świętej Heleny spoczywał lat 19. W 1840 roku, jeszcze za czasów przed restauracją cesarstwa przez jego bratanka, został sprowadzony do Francji w 1840 roku po rewolucji lipcowej i pierwotnie przeznaczono, aby został pochowany właśnie w tym miejscu, gdzie jestem teraz, w kościele w domu inwalidów. Zanim to się jednak stało, trzeba było przygotować grobowiec. Grobowiec, proszę mi uwierzyć, jest naprawdę niezwykle okazały, ogromny wręcz. W 6 trumnach w sumie Napoleon spoczywa. Były one gotowe dopiero w 1861 roku i wówczas cesarz Francuzów, ale także niezwykle ważna postać dla historii Polski, spoczęła w tym właśnie monumentalnym grobie.